Cześć, witajcie. Poszliście do sklepu po smartfona. A tam czytacie sobie tą tabelkę, a macie RAM i ROM. Generalnie większość z was, jak idziecie po smartfona, to już wiecie, co jest co i co do czego służy. Niemniej wyjaśnimy pokrótce, co jest czym, która pamięć do czego służy i dlaczego nazywanie tej pamięci, powiedzmy, do przechowywania danych ROM-em nie do końca jest prawidłowe. Znaczy w ogóle jest nieprawidłowe. No tak, ale utarło się, że jednak wszyscy piszą, że to jest ROM. No właśnie, ale to wiesz, no to miliony mów, tak? No dokładnie. No powiedz ludziom, o co chodzi. No ROM to jest read only memory po prostu. No kuźwa, ludzie, read only, tylko do odczytu. No właśnie. No. No i dlaczego ją tak nazwano? Bo to jest, kurczę, nonsens. Prawda? Zgodzicie się. To jest nonsens, zgadza się. Powiedzmy tak, że tak powiemy modelowo w komputerze, a smartfon to też komputer, są trzy rodzaje pamięci. Jest pamięć RAM, czyli pamięć operacyjna, Random Access Memory, czyli taka pamięć, do której możemy sobie pisać, czytać i w ogóle wykonywać na niej operacje. Ona ma taki feler, że jej zawartość znika w momencie, kiedy odetniemy prąd. Czyli po prostu pyk i jej nie ma, tak? Dokładnie. Dlatego, żeby komputer po włączeniu w ogóle cokolwiek był w stanie zrobić, montowało się i montuje się nadal pamięci ROM, które są, że tak powiem, fabrycznie zapisane i tam jest jakiś program startowy. Jakiś bootloader, to co w PC-cie widzicie te tabelki, które przelatują, to właśnie z ROM-u jest czytane i zasadniczo zadaniem ROM-u jest wystartować komputer i załadować właściwy system już z dysku, czy tam z jakiegoś innego zewnętrznego nośnika. No i oddać mu sterowanie, taka jest rola tego ROM-u. No i tu dochodzimy do tej trzeciej pamięci, czyli tak zwana pamięć masowa, pamięć, nie wiem, różne tutaj nazwy są. Czyli to historycznie przez większość czasu to były jakieś tam dyski, dyskietki, dyski twarde, kiedyś jeszcze taśmy magnetyczne. No chodziło o to, że no jeżeli ta zawartość pamięci operacyjnej nam znika po wyłączeniu zasilania, no a my nie chcielibyśmy na przykład wyników obliczeń czy tego, co zrobiliśmy, tracić, no to sobie to zapisywaliśmy właśnie na tej pamięci zewnętrznej. Tak samo programy były zapisywane. Jak ktoś pamięta w starych komputerach, no to trzeba, żeby zagrać, to sobie trzeba było wgrać tam przez dyskietki, czy staśmy jeszcze. Tak, tylko że to pamięć, która działa w dwóch kierunkach. Można do niej zapisywać, można z niej usuwać, można z niej odczytywać. Tymczasem ROM... ROM, tak. Rozwiniemy tą nazwę jeszcze raz. Read only memory, pamięć tylko do odczytu. Dobra, okej, oczywiście, bardzo szybko się pojawiły różne możliwości modyfikacji, no bo wychodziły jakieś aktualizacje, jakieś błędy w tym BIOSie były, no trochę głupio wymieniać cały scalak i pojawiły się różne tak zwane promy, czyli programowalne ROMy, to były tam e-promy, te e-promy to były takie z takim okienkiem ultrafioletem się to kasowało, trzeba to było pod lampę ultrafioletową na jakiś czas włożyć, tam potem można było to programować, rzucić mu. I potem pojawiły się, w tej chwili doszliśmy już jakiś czas temu do flash ROMów, czyli... Pamięci półprzewodnikowych, o tym już kiedyś opowiadaliśmy. Czyli te ROMy, które możemy sobie programować, zaflaszować, jak to się mówi. Czyli przychodzi nam aktualizacja, odpalamy specjalny programik, który przeważnie producent dostarcza albo nie, ale jak porządny producent to dostarcza, przeważnie powinniśmy zrobić kopię tego starego ROMu, gdzieś tam sobie zgrać to na dysku w razie, gdyby coś poszło nie tak. I sobie flaszujemy ten nowy, mamy nowy BIOS, czy tam nowy ten boot. No coś tam mamy lepszego, czyli poprawionego. Czyli taka pamięć, powiedzmy, tylko do czytania, ale którą możemy też zapisywać. No tak, ale zasadniczo z punktu widzenia normalnego komputera to jest pamięć, do której on pisać nie może. Trzeba wykonywać jakieś dosyć skomplikowane, różne dziwne operacje, żeby coś tam zrobić. I na pewno nie jest to tak, że sobie możemy tam pozmieniać poszczególne... Że my mamy do tego dostęp jako użyszkownik. I że możemy pojedyncze bajty wymieniać. No właśnie. No i tu dochodzimy jakby teraz do tego, skąd się w ogóle wzięło nazywanie pamięci flash. Bo mówmy się, że pamięć telefonu to po prostu jest flash. Nazywanie tej pamięci flashowej w smartfonie ROM-em. No może no dlatego, właśnie, że to właśnie był flash ROM na początku, który urósł i zmienił się w SSD. Dokładnie. A może dlatego, że kiedyś, szczególnie w grach telewizyjnych, faktycznie gry były rozprowadzane na ROM-ach. To były kostki po prostu ROM, które były przez specjalne złącze się dopinało i one po prostu podmieniały ten bazowy program startowy i już. To były takie różne kartridże, które się tam wkładało od góry czy od tyłu. Może stąd, szczerze mówiąc, skąd się to wzięło, nie wiem, natomiast... No
poprawne. Jest niepoprawne. Jest stosowane, ale nie do końca poprawne, dlatego wiecie, no, w publikacjach raczej unikamy tego. Znaczy, żeby być precyzyjnym, to każde urządzenie komputerowe jakiś tam ten ROM ma, musi wystartować, tak? Nie jest ta pamięć, którą mamy na myśli, kupując smartfon, który ROM tam 128 giga. Nie. Tamtego ROMu to jest, nie wiem, pewnie parę megabajtów. Dokładnie. I teraz po prostu, jak opowiadacie o telefonie, to nawet dla, powiedzmy, jakby usunięcia tego błędnego nazewnictwa, mówcie, że to jest pamięć wewnętrzna, pamięć flash, nośnik danych, jakkolwiek to nazwiemy, ale nazywanie pamięci wewnętrznej w smartfonie, czyli tej do dyspozycji użytkownika ROM-em, to jest pamięć masowa, tak naprawdę, chociaż pamięć to też masowa, niespecjalnie pasuje, ale wszystko jest lepsze od ROM-u. No. Dokładnie. Także, a jak widzicie w sklepie, a jeszcze jak mam konsultant w sklepie mówi o ROMie, to już wiecie, jak go poprawić i należy też takich ludzi prostować, bo jak wam pan mówi, że telefon ma 128 giga ROMu, to już wiecie, że pan nie do końca ma wiedzę na temat tych telefonów. Taki ode mnie mały sygnał, mi się wydaje. No tak, albo... Bo pan jest z działu lodówek. Przykładowo. Albo go właśnie z odkurzaczy przenieśli, nie? No więc też no to jakby to jest też taka mała wskazówka, z kim rozmawiać. Jak ktoś się posłuży terminem pamięć flash, no to już wiecie, że jakąś tam wiedzę posiada. No, to tak. Bo nie zawsze to oczywiście jest w 100% się sprawdzi, ale jest to też jakaś tak mała wskazówka, żebyście wiedzieli, kto wam ten dany smartfon próbuje wciskać. No wiesz, ja pamiętam z takiej historii, jak kiedyś właśnie pan chyba z działu audio go na komputery przenieśli i zachwalał klientowi, że ten jest lepszy, bo ma większą moc. Mhm. No. Okay, no, jeżeli mówił o głośnikach. Nie, mówił o komputerze. Tak. No to mieć w pewnym stopniu rację. No. Znaczy, wiesz co, no ja bym ci powiedział, do słuchania muzyki mógł być lepszy. Tak, no na ogół producenci komputerów stają na głowie, żeby tą moc zmniejszać. No, z przyczyn, które wymieniliśmy w poprzednim filmie, ale no cóż, no. Czasem tak bywa. No. W każdym razie pamiętajcie, nie mówcie, że telefon ma pamięć RAM i ROM, ma pamięć RAM i flasha. Chyba tak, flash będzie najbezpieczniejszy. Najbezpieczniej i najbliższe prawdy, także... Znaczy ROM też ma, ale tak szczerze mówiąc nawet ciężko powiedzieć ile, bo... I gdzie. Także kochani, nie dawajcie sobie wciskać kitu i nazywajcie rzeczy poprawnie. Nie tylko pamięci w smartfonach. A jak wbrew pozorom jest ważne, bo... Jak się zaczyna niepoprawnie z różnych rzeczy, później nazywać, właśnie to mamy później dochodzimy do różnych jeszcze, dziwnych rzeczy. Tak? Potem się okazuje, że dwóch ludzi się gadało i się nie dogadało, bo jeden mówił o czymś innym, a drugi coś innego zrozumiał. Także uważajcie na takie terminy. Trzymajcie się. Cześć.